Dzień dobry, dzień dobry. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Moi drodzy, Magnus Carlsen kontra Sergiej Kariakin. Panowie rozegrali ze sobą w 2016 roku mecz o Mistrzostwo Świata w szachach. Było to w Nowym Jorku w listopadzie. Pamiętam ten mecz na żywo, bardzo elektryzujące starcie, gdyż Karjakin był bardzo dobrze przygotowany do tego meczu i w pewnym momencie prowadził, wygrał po serii remisów, wygrał partię z Carlsenem i Magnus musiał odpowiedzieć zwycięstwem, żeby doprowadzić do, do grywki co mu się udało ostatecznie, jak już dobrze wiemy z historii. Moi drodzy, zawodnicy z tego samego rocznika, 1990, ich kariera za młodu była bardzo śledzona przez szachowy świat i wydawałoby się, że jednak karjakin miał większe szanse, żeby być lepszym po prostu zawodnikiem niż Carlsen. Okazało się inaczej. Zresztą Kasparow też, jak byli młodzi, stwierdził, porównał tych zawodników, to powiedział, że jednak Carlsen ma większy potencjał, co się oczywiście sprawdziło, co nie umniejsza oczywiście Kariakinowi, moi drodzy na przykład tego, że był najmłodszym, jest nadal najmłodszym arcymistrzem na świecie, znaczy. Pobił rekord, zdobywając ten, ten tytuł, mając tam 12 lat, 9 miesięcy strzelam, czy 7, nie pamiętam dokładnie, za bardzo mnie to nie interesuje, aczkolwiek ciekawostka ciekawa, ciekawa ciekawostka. Myślę, że dla chętnych można sobie do internetu znaleźć Dobra, długi wstęp był, moi drodzy, ale te partie zawsze mnie elektryzowały, jeżeli ci zawodnicy spotykali się przy szachownicy, a ta partia, muszę przyznać, jak będziecie ją oglądać, no, ciekawy jestem Waszych odczuć, czy będzie Wam szła ciężko, czy łatwo, gładko. Przejdźmy do rzeczy, moi drodzy. Magnus odpowiedział, zawsze się tutaj mylę, rozpoczął ruchem D4, odpowiedział tutaj czarnymi skoczek F6, karjakin C4, E6 i skoczek na F3 i D5, Gambit hetmański, moi drodzy, tradycyjny skoczek na C3, wyprowadzić skoczki w ten sposób należy, goniec E7. Goniec G5, osobiście lubię grać na przykład tutaj, e, goniec F4, ale goniec G5 też nie szkodzi. Normalna sprawa: Roszada ze strony czarnych, E3, wszystko się zgadza, skoczek z B na D7, Hetman C2, no dobra. Takie posunięcie również się grywa. Można na przykład tutaj wybić na D5, od razu mieć z głowy centrum, że tak powiem, taką strukturę kardzbarcką, tak zwaną. Dobrze chyba to powiedziałem. Wybaczcie, troszkę jednak tutaj niedyspozycja z mojej strony. I teraz w partii, właśnie, przepraszam, skoczek D7, Hetman C2 i zagra, zagrał tutaj czarny H6. No i teraz co zrobić? Czy wybić na F6? Czy uciec na H4, co byście zrobili? Oczywiście uciekamy. Jeżeli mamy Hetmana na C2, zobaczcie, że Hetman ze skoczkiem bronił ładnie punktu E4. I tutaj skoczek nie wskakuje na e 4 więc takie posunięcie gońc H4 jest możliwe, bo często jest tak, że skoczek wskakuje też na E4 i tam są takie może małe, może nie problemy, ale jakieś tam, jakaś tam już aktywniejsza gra się robi u czarnych, tak, tak to mniej więcej wygląda. Tutaj po gońcu H4 jest C5, teoria czysta. I moi drodzy, w tym momencie. Mm, Karlsen przeszedł do typowego planu, tak bym powiedział. Znaczy trochę się nabijam, bo bez większego wysiłku nastąpiła seria wymian. I zobaczcie, co się dzieje. Bicie na D5, skoczek wybił. Tutaj białymi dokładnie robimy wybicia. To jest wszystko normalne. Zobaczcie, co się dzieje do końca. Carlsen dostał to, co chciał. Izolowanego piona i będzie przeciwnika dusił. Karpów bardzo lubił takie pozycje, gdy przeciwnicy mieli... Znaczy on, po... nie wiem, czy lubił. No pewnie lubił, ale potrafił przeciwko izolowanemu pionowi grać genialnie. Myślę, że tutaj... Magnus też potrafi to robić perfekcyjnie i zobaczcie, te wszystkie wymiany poszły. Ja tu nie wnikałem, co by było tam, gdyby po drodze, bo tutaj seria wymian jest decydująca. Ja myślę, że na blica, na szachy szybkie, taka pozycja jest po prostu wygodna dla białych. W szachach klasycznych może by było ciężko wygrać białymi, tak, w taki prosty sposób, oczywiście. Ale dziwi mnie troszeczkę, że Kariakin tak gra bardzo, tak bym powiedział, statycznie. Znaczy on ma taki styl gry defensywny, tak jak Petrosian troszeczkę. Fenomenalnie się potrafi bronić, ale gdzie jest ta ikra, moi drodzy, w szachach? Gdzie się podziała ikra tych zawodników, żeby nam przecierali ścieżki tych debiutów, ostrych, ciekawych zagrań? No oczywiście oni mają prawo tak grać. To nie są pretensje z mojej strony, ale. E Pragnę trochę takich szachów na wyższym poziomie, żeby tam się coś działo. Na szczęście mamy Dubowa, mamy y, też innych zawodników, Wesleya są, mamy, który też gra technicznie, ale no, czasem oczywiście zdarzają się partie takie y, ostre i to jest fajne. Niestety nie, nie w przeważającej części Dobrze, za dużo gadam Moi drodzy, no, lubię sobie pogadać czasem Jak mnie najdzie ochota e, Okej, okay, po, po biciu na C5 Tutaj goniec zagrał na, G, na E2 No i tutaj plan jest białych taki Zrobić roszadę, przytrzymać piona, zbić tego piona, wygrać końcówkę Ha, łatwo się mówi Goniec na G4 Roszada, oczywiście białe się decydują Na to, że jak bicie, bicie, no to cały czas tutaj Bijemy, nie? Na D5 Znaczy atakujemy, wieża C8 I co zrobiły białe? Przecież tu jest atak na Hetmana Białe nic nie zrobiły, moi drodzy. Wieża a na d1 hetman jest tutaj niezagrożony nadal, bo zauważcie, że ten skoczek jak pójdzie gdzieś tutaj do obozu przeciwnika, to nic z odsłony się złego nie dzieje, więc sobie białe pozwalają na zagranie wieżą. Wieża z f na d8, cały czas to samo h3. E... Dobrze powiedziałem, h3, moi drodzy. H3, h3 za takim końca. Tak, już myślałem, że a3, coś tutaj mi się. Moi drodzy, teraz Teraz co następuje? Czy goniec bije, czy goniec odchodzi? Ha, ha, ha! Nic z tych rzeczy. Sory trochę tutaj mnie ponosi. Skoczek zagrywa na E6, wtrącony ruch. To jest dobre miejsce dla skoczka, tak już całkiem poważnie mówiąc, dlatego że e, ten skoczek ma opcję zagrania D4. Znaczy nie skoczek, tylko pionek ma opcję, ale skoczek w tym pomaga. I też nie puszcza skoczka na D4. No to jest generalnie dobre miejsce dla skoczka, w tym, w tym debiucie. Hetman zagrywa na A4. Ale pamiętajmy, że czarne muszą coś zrobić z gońcem, więc tempo, tempo. Bicie, bicie. I Hetman zagrywa na C5. No dobrze. I teraz zobaczcie, że czarne generalnie nie mają problemów żadnych z rozwojem figur i z opcją, to znaczy. Chcą zrobić opcję D4, ale to jeszcze nie jest takie, nie jest takie proste, bo czarnymi chcemy wy, tego piona wymienić, żeby mieć spokój. No i cały czas powtarzam: dziwię się trochę, że tak Kariakin gra. Znaczy, no, takie ma prawo oczywiście, ale e, dziwię się wyborowi debiutu, ale to myślę, że jest presja, że gra z Mistrzem Świata. Mam wrażenie, że on chce remis. Tak po prostu, ale to też zawsze wynika ze strategii turniejowej. Dobrze, jedziemy dalej. B4 zostało zagrane i teraz Hetman C4. No dobra, na związanie. Zobaczcie, B4 to też jest taki ruch wstępem oczywiście. Nie wpuszcza skoczka przy okazji na C5. To też dobrze wygląda i teraz co zrobić dalej. No cóż, odpędziliśmy Hetmana. Znaczy, Hetman oczywiście musiał trzymać też pionka D5, bo jak odszedł na B6, no to ten pionek by poleciał. No i bijemy pionka na A7. Jak będzie picie tutaj? No to wieża B1 bezdyskusyjnie, ewentualnie jeszcze na D5 jest opcja. Chodzi o to, że ten pionek wisi ten. D4 zostało zagrane, kariakin tutaj się rzuca jak krewetka, ale białe nic z tego nie mają tutaj um, jakichś takich powiedzmy problemów. Bicie na D4, skoczek zbił na D4, no i koniec zbił na B7. Czy tutaj się białe nie obawiają związań w stylu wieża C7? No właśnie, nie obawiają się, moi drodzy, wieża C7, co zrobić białymi, żeby nie być związanym. Jak grać dalej? Zobaczcie, że tutaj są dwa pionki więcej. Owszem, Hetman zagrywa na A5. No i to są właśnie zagrania takie arcymistrzowskie. Może niekoniecznie, bo my też potrafimy takie ruchy grać, moi drodzy, gdyż nie musimy bronić, bezpośrednio gońca. Przecież wieża nie może zbić, bo wieża wisi. Szukajmy takich taktycznych odejść. Taktyczne odejście. Spodobało mi się to yy, stwierdzenie. Ciekawe, czy istnieje w słowniku szachowym. Wieża z C na D7. Dobra. I goniec zagrywa na A6 z tempem. To jest też ważny ruch, bo tutaj grożą zawsze jakieś takie szachy yy, z odsłony i wzięcie na yy, D1. Tutaj nic z tych rzeczy się teraz nie dzieje. Hetman musi odejść, bo jest bezpośrednio atakowany. No i teraz moi drodzy. Ruch arcymistrzowski zapraszam do zgadywanek, jakbyśmy zagrali białymi, żeby tę pozycję utrzymać. Znaczy tak, tu jest dużo takich ruchów, które są w miarę prawidłowe i nic nie grozi, ale e, ciekawe zagranie ze strony mistrza świata. Można sobie film zatrzymać, a ja już mówię, jakie to posunięcie, moi drodzy. Król H1, oczywiście, Król h1. O co w tym posunięciu chodzi? Takie wydaje się dziwny ruch. Oczywiście nie król h2, bo zawsze jakieś tam szachy grożą, nie ma co iść, znaczy nie ma co iść wyżej, tylko się schować, żeby nie kusić tutaj czarnych. Nie ma takiego ruchu jak skoczek f3 z szachem, skoczek e2 z szachem, bo tu bateria uderza na d1. Więc król sobie grzecznie odchodzi i po problemach. Kompletnie be, nie ma problemów. Wieża D6. Teraz białymi trzeba dowieść tego, że mamy przewagę dwóch pionów i tę partię wygrać. I jak grać dalej? Szukać aktywności gońcem? E, moi drodzy, B5. Po prostu B5. G, G6 nastąpiło. A4. Piony się złączyły. Goniec złączył. Wprawdzie goniec nie jest aktywny, ale czy to jest teraz potrzebne? Aż tak bardzo? On zawsze może wyjść oczywiście. Dwa piony więcej to dwa piony więcej. Moi drodzy, w tym momencie Hetman zagrał na F5. Hetman wycofał a B4, stabilizujemy, Hetman E5, no tak trochę tańczy tutaj Hetmanem Karyakin, nie wiadomo po co. I Hetman wiąże, wiąże, ładnie to wszystko wygląda, Hetman zagrywa na F4. Co dalej? Co grać dalej? Uaktywnić kolejne figury, goniec B7 oczywiście. No ale czarne znalazły teraz taką opcję, skoczek, bije na B5. Ło! Co tu się dzieje? Oczywiście zauważcie, że bicie tutaj nie wchodzi w grę, gdyż jest bicie na D1 i koniec partii. U białych by nastąpił. Co zrobić? Moi drodzy, teraz jakby na przykład białe zagrały Hetmanem na A1, co się wydaje logicznym zagraniem, bo bronimy, to wieża by mogła wybić wszystko mogłoby pójść do końca i skoczek na C3, Tego piona odbijamy. Jeden szach nic nie daje, krucha 7, a tutaj wisi na F2 i wisi na 4. Jeżeli ten pionek będzie szedł do góry, to tutaj hetman ma opcję wybicia. Jakieś siatki matowe na królu się pojawiają, niestety, więc trzeba białymi bardzo uważać. Tu na przykład jak hetman C2 by sobie grzecznie zagrał to skoczek zbija. No to jest to jest remis. Oczywiście to jest to byłby remis. Właśnie. Co zrobić w takim razie, moi drodzy? pobiciu na B5. Myślę, że to nie jest aż takie trudne. Nie bójmy się też stracić hetmana, ale za dużo tutaj przewagi będzie. Wieża zbiła na D6, skoczek zbił hetmana i wieża D8 z szachem. To wszystko jest opłacalne dla białych zdecydowanie. I posunięcie oczywiście A5, ale trzeba było przewidzieć, co by było po zagraniu hetman C7 z atakiem na dwie figury. I atakiem na piona przy okazji. Co zrobić, moi drodzy? Teraz spróbujmy znaleźć kolejne posunięcie dla białych, które no, poniekąd ratuje. Moi drodzy, w tym momencie y, następuje zabójcze zagranie. <nie> Nie, no, oczywiście, proste. A6. Okazuje się, że jest broniony goniec, a jak będzie bita wieża, jest A7. Białe wygrywają. Po prostu. Ok, więc tutaj białe są bezpieczne po A6. Skoczek zagrał na B5. Bronić na A7 trzeba. E, no, i w tym momencie wieża wróciła. Przepraszam, wieża zagrała z F na D1 broniąc wieży. H5. No taki ruch już po prostu, no taki nie wiem, ruch jak ruch, no coś grać trzeba. E, ważne co grać białymi, żeby tę pozycję wygrać. Król wrócił na G1 troszeczkę ustabilizował. To są takie ruchy naprawdę arcymistrzowskie, to jest taka e, dokładna, solidna gra, e, moi drodzy, H4, jakaś tam zadziora, która nic nie daje, kompletnie wież, wieża zagrała. Na D7, Hetman C2, wieża na A1. Zobaczcie, wieża chce wspomóc pionka. Prosta gra. Hetman na C3 i wieża wróciła na D1. Bardzo ważna umiejętność wśród silnych szachistów. Jeżeli widzimy, że mamy dużą przewagę, stabilizujmy pozycję i chronimy króla. W tym wypadku warto też spojrzeć, czy czarne są w stanie nam zaatakować króla. No nie są, bo jak skoczek, by przeszedł do centrum, jedyna jakaś szansa, żeby tego króla atakować, to pionek ucieka. No tutaj zostało zagrane G5, moi drodzy, i A7. W tym momencie czarne złożyły broń. I słusznie, no bo przewaga tutaj byłaby ogromna po wybić. Nie ma kompletnie jak, no jak się bronić czarnymi. Stabilizacja by nastąpiła, a te figury przeciwko Hetmanowi na równych pionach to jest ogromna przewaga białych. No cóż, mam wrażenie, że ta partia była rozegrana tak bardzo gładko przez białe i myślę, że podobnie jest u Was. Magia Mistrza Świata, nic więcej nie mogę powiedzieć. Dzięki serdecznie za uwagę. Piście, czy Wam się podobała partia i co z niej wynieśliście. Trzymajcie się zdrowo, do usłyszenia. Cześć.